sobie, że wjechaliśmy w podwórko, postawiłem samochód, wszedłem się przywitać z matką, wychodzę, kurwa, a z tyłu mam flaka. Rozjebała się w pizdu opona i kurwa tam mówię, ja pierdolę, do domu w podwórko wjechałem, wychodzę, kurwa, flak jest, ale jak wjeżdżałem, to było jeszcze, było normalnie, jechałem, no wiesz, ja bym słyszał, no, czy, wiesz, no, jadę na flaku, no kurwa, nie, no to jestem mechanik, nie? Ale kurwa, całą mówię, ja pierdolę, a wtedy, i wiesz, i dopiero później, wiesz, dopiero później, że to mogła być, kurwa, opona po prostu, że ona tak tam, wiesz... Opona, bo Łukasz miał Audi A4 w quattro 3-litrowo zapierdalaczkę taką, że chuj, nie? Aha. I kurwa, kupił opony gdzieś tam po taniości. Człowiek, nad morze jechaliśmy, to nie dało się wysiedzieć w tym samochodzie. No, ja, im szybciej, ja zawsze, tym głośniej, kurwa. Ja zawsze, kurwa, jeździłem, wiesz, na tych, miałem do Turana, zawsze kupowałem Pirelli, nie? No. Takie, no, drogie, kurwa, były w bój tam. Ale, kurwa, właśnie, ale wiesz, ona i miękka, delikatna opona i prawie, nie miałem nigdy, zawsze. A wtedy jakieś, nie wiem, nie to, nie te Hankooki, tylko jakieś, kurwa, jakąś inną oponę mi sprzedali. I jeździłem na niej przez rok czasu, ale no właśnie wtedy mi się rozpierdoliła.